Zadanie 29. Jon CH3 COO- występujący w wodnym roztworze od stanu sodu jest niezbyt mocną zasadą Bronsteda, która reaguje z cząsteczką wody zgodnie z równaniem. Mamy tutaj rozpisane anion octanowy plus H2O daje nam kwas octowy plus OH-. Równowagę tej reakcji opisuje stała dysocjacji zasadowej KB, wyrażona następującym równaniem. Mamy to równanie rozpisane zgodnie z tym, jak wygląda równanie reakcji dla wartości równowagi. Stałej równowagi dysocjacji to będą produkty przez substraty z pominięciem wody, ze względu na to, że to stężenie wody jest drastycznie wyższe od pozostałych stężeń w roztworze wodnym. Iloczyn stałej dysocjacji kwasowej Ka, kwasu CH3COOH i stałej dysocjacji zasadowej Kb, sprzężonej z nim zasady CH3COO- jest równy iloczynowi jonowemu wody. Ka razy Kb równa się Kw. W temperaturze 25 stopni Celsjusza, czyli innymi słowy w warunkach standardowych, iloczyn jonowy wody jest równy Kw 1 razy 10 do minus 14. Oblicz pH wodnego roztworu od stanu sodu o stężeniu 0,05 mol razy decymetr do minus 3. Temperaturze 25 stopni Celsjusza. Przyjmij, że reakcji z wodą ulega mniej niż 5% anionów octanowych. Czyli wiemy, że alfa jest mniejsza od 5%, skoro mniej niż 5% anionów octanowych uległo reakcji z wodą. Bardzo istotna informacja, bo dzięki temu wiemy, że we wszystkich przeliczeniach związanych ze stałą dysocjacji możemy używać wzorów uproszczonych. No i rozpiszmy sobie najpierw, jak wygląda taka reakcja. Możemy ją tutaj w zasadzie przepisać, to co się stało w tym roztworze wodnym. Czyli mamy CH3COONa, ja to zapiszę zapisem cząsteczkowym, żeby dało się łatwiej nadążyć. Pod wpływem wody mamy tutaj CH3COO-, czyli anion octanowy, plus kation sodu. To właśnie się dzieje, kiedy mamy roztwór octanu sodu. Jego stężenie jest równe 0,05 mol na decymetr sześcienny i jednocześnie to oznacza, że stężenie anionów octanowych, z racji tego, że ta sól dysocjuje w 100% jako mocny elektrolit, również jest równe 0,05 mol na decymetr sześcienny. I to trzeba było sobie na początku ustalić w takiej sytuacji. Następnie wiemy, że ten anion octanowy będzie ulegał hydrolizie, czy też dysocjacji zasadowej, tak jak tutaj zostało to tak ładnie słownie ujęte, czyli będzie CH3COO- plus H2O i teraz strzałki w dwie strony nie są konieczne, ale piszę to, żeby zobrazować ten proces, że jest to proces równowagowy, czyli mamy tutaj CH3COOK plus OH-. Dokładnie to samo, co jest napisane powyżej. Uproszczony wzór na prawo rozcieńczeń Ostwalda mówi nam, że Kb to się równa alfa kwadrat razy C0. Uproszczony bierzemy z tego, że właśnie nasza alfa, czyli stopień dysocjacji, jest mniejszy od 5%. Wiemy również, że alfa to jest stężenie cząsteczek zdysocjowanych, czyli w tym przypadku może to być na przykład stężenie anionów wodorotlenkowych podzielone przez stężenie wprowadzone do elektrolitu. Stąd też możemy sobie przekształcić następująco wzór. Kb to się równa i teraz tutaj mamy alfa kwadrat, więc pod to alfa podstawiamy to, co rozpisałem po prawej stronie, czyli po prostu stężenie OH- podzielone przez C0, tylko że mamy to całość do kwadratu, więc możemy zapisać to jako OH- kwadrat podzielone przez C0 kwadrat. I jeszcze mnożymy razy C0. Tutaj C0 nam się skróci w liczniku. W zasadzie to samotne C0 nam się skróci z tym C0 kwadrat. Zostanie nam w mianowniku tylko C0. No i teraz możemy rozpisać, że nasze Kb jest równe stężeniu z OH- podniesionym do kwadratu podzielone przez C0. Z tego możemy sobie przekształcić wzór na stężenie OH-, czyli matematycznie to będzie po prostu pierwiastek z Kb razy C0. Wartość stałej dysocjacji zasadowej Kb dla tego anionu octanowego nie jest tutaj bezpośrednio podana.
Zamiast tego jest podana wartość stałej dysocjacji kwasowej oraz znamy iloczynnienowy wody, który został podany w informacji. Na tej podstawie, widząc ten wzór, czyli Ka razy Kb równa się Kw, mamy podane Kw, mamy podane Ka, możemy wyliczyć nasze Kb. Kb to będzie po prostu Kw przez Ka. Czyli podstawiając to, co tutaj mamy, to jest Kw równe 10 do minus 14 podzielone przez Ka, czyli dla kwasu octowego wartość stałej dysocjacji kwasowej to jest 1,8 razy 10 do potęgi minus 5. I przeliczając sobie to na kalkulatorze, wychodzi nam, że jest to 5,56 razy 10 do potęgi minus 10. Mamy tutaj wartość stałej dysocjacji zasadowej. Wiemy, jakie było stężenie początkowe, bo sobie określiliśmy, że nasze C0 jest równe 0,05 mol na decymetr sześcienny, czyli inaczej 5 razy 10 do minus drugiej, więc możemy wyliczyć stężenie OH-. To będzie po prostu 5,56 razy 10 do potęgi minus 10 razy 5 razy 10 do potęgi minus drugiej, czyli nasze C0. Całość bierzemy sobie pod pierwiastek, no i przeliczamy na kalkulatorze. 5,56 razy 5 to jest 27,8 razy 10 do potęgi minus 12. Całość mamy dalej pod pierwiastkiem, ale możemy już spierwiastkować i wychodzi, że to jest 5,27 razy 10 do potęgi minus 6. Z racji tego, że jest to stężenie molowe, to podajemy jednostkę mol na decymetr do 6. Następnie możemy z tego wyliczyć pOH, czyli pOH to będzie ujemny logarytm ze stężenia OH-, czyli po prostu jest to ujemny logarytm z 5,27 razy 10 do potęgi minus 6, czyli następnie przeliczając jest to ujemny logarytm, tutaj sobie możemy to ładnie przekształcić, żeby nam pasowało pod tablice logarytmiczne, które znajdują się na 10 stronie kart wzorów, czyli 0,53 plus logarytm z 10 do minus 5. Dałem tutaj plus, ponieważ całość zapisuję w nawiasie i minus będzie przed tym nawiasem. Czyli wychodzi nam tu przed nawiasem minus, a w nawiasie logarytm z 0,53 to jest minus 0,276, co możemy odczytać z karty wzorów, a logarytm z 10 do minus 5 to jest minus 5. To sobie tutaj sumujemy, co mamy w nawiasie, zamieniamy znakiem i wychodzi nam, że pOH jest równe 5,276. No i mając tą wartość, możemy wyliczyć nasze pH, czyli pH to będzie po prostu 14 odjąć pOH, czyli w tym przypadku to będzie 14 odjąć 5,276, czyli to się równa po prostu 8,724. I to jest nasza odpowiedź do zadania 29. Tyle wystarczyło zapisać, aby otrzymać pełen punkt za zadanie 29, ponieważ nikt nie prosił nas tutaj o konkretne zaokrąglenie dla wyniku.